Siemano, moi mili upatensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj w SnowRunnera. Gramy. Tuzem oczywiście Alaskę zwiedzamy, więc na mapę sobie zerkamy i trasę powytyczamy. Dwie wieże już odkryliśmy, rzekę górską już troszeczkę poznaliśmy. Teraz do trzeciej wieży lecimy. No i zobaczymy, gdzie my jesteśmy, co my tu mamy. W tą stronę sobie tutaj pojeżdżamy, no i gdzieś tu polecimy. W międzyczasie trasę zobaczymy. Coś mi się tak tutaj wydaje, że gdzieś tutaj będzie pojeżdżanie. Trochę auto popsute mamy, ale się tym raczej nie przejmuję. 170 to niedużo. Dobra, lecimy, lecimy. I tą Alaskę zwiedzać dzisiaj dokończymy. Część trzecia i ostatnia naszego alaskowego zwiedzania. W międzyczasie jakieś będą pewnie z mojej strony grania. No bo co nieco sobie może polatam, poodkrywam, zadania poprzyjmuję i na spotkanie z dzwonkiem się przyszykuję. Żeby co by nie było i jak się nie działo, żeby co nieco z dzwonkiem na odcinkach się nagrało. No i właśnie, to już znamy. Gdy tylko śniegu dosięgamy, to od razu małe kłopoty mamy. No niestety, niestety tak się stało, że trochę złe opony mi się pozakładało, bo opony oczywiście terenowe założyłem, a widocznie z łańcuchami tutaj potrzebuję, albo może z kolcami. No wszystko, wszystko jeszcze przed nami. Zobaczymy, zobaczymy, co i jak tu porobimy. Dobra, kurde. O, już znak garażu widuję, już me serce się raduje. Bo co by nie. A to nie garaż, a to brama, jaka by tu się stała i gdzieś by nas na Białą Dolinę wybrać chciała, ale oczywiście na Białą Dolinę na razie nie lecimy. Na razie sobie tutaj pozwiedzamy i tą mapę tu poznamy. Więc zobaczmy, co tu mamy. Trochę na początku droga mi tutaj pojedziemy, no a potem za chwilę na mapę zerkniemy, czy my gdzieś tu jakieś drogi mamy. O, wow, wow, co tu jest? Mamy, tu jakąś drogę mamy. Na motel się tą drogą udamy, więc zerknijmy, zerknijmy, ale już właśnie to widuję, że tędy powierzę. Pojedziemy, a tu chyba może jakiś garaż? Nie, CPN mamy. Ale gdzie my tu garaż poodkrywamy? Czy może tu garaż mieliśmy i go niestety nie odkryliśmy? To może tak się zdarzy, że w tym materiale się co nieco wydarzy. Tędy, chyba tędy, dobra. Tędy lecimy, tutaj sobie te drogi zobaczymy. O właśnie, a CPN-u? CPN-u raczej nie potrzebuję, więc raczej w tą stronę sobie pomanewruję. Dobra, lecimy w górę. Wieży, wieży oczywiście poszukamy. Za długiego odcinka pewnie dzisiaj nie nagramy, ale ostatnio tak mi się wydaje, że całkiem spoko jest dla was oglądanie i nie jest zbyt długie przynudzanie, bo co by nie było, jakby się nie działo, w SnowRunnera bardzo dobrze mi się gra i chętnie tobie przedstawię na kanale to ja. No i już to mamy, czy my już tą wieżę tu gdzieś odkrywamy? A takie piękne jest tutaj wyzwanie, takie piękne oczekiwanie. To może skoro już tak
Odkryto lokalizację modyfikacji. O, pięknie, pięknie. Dobra, chudy sobie schowamy. Nowy cel, na szczyt i z powrotem. No ile tego? Nowy cel, cegły. Rzeka, wyzwanie. Dobra, no to mamy. Dobra, teraz chudy pochowamy. Miniaturę se strzelimy. Może w ten sposób trochę świata zobaczymy. Okej. No i teraz oczywiście z tej wieży obserwacje wykonamy. Co i gdzie tutaj mamy? No mamy. Mamy, zaliczyliśmy. Dosyć szybko nam to tutaj poleciało. Sklep z przyczepami się poodkrywało, modyfikacje, tutaj jakieś magazyny, widzę płyty, cement, małe rury, cegły, średnie rury, no pięknie, tutaj rzeka, wyzwanie, oczywiście będzie tutaj pojeżdżanie, stacja benzynowa, stacja paliw i skoro sklep z przyczepami tutaj mamy... Tu jakieś drogi to raczej nie poużywamy, ale może byśmy, tylko nie, bo tutaj, może tędy polecimy? Może tą modyfikację jeszcze sobie odkryjemy? Tędy tutaj pojedziemy. Trochę przez te lasy się poprzebijamy? Może gdzieś tu coś poodkrywamy? Zobaczymy, zobaczymy, co i kiedy tu zrobimy. Jakoś tu bym jechać chciał. Przetwórnia drewna, ale ja tu się cofnę. A nie, ojedy. To tu sklep z przyczepami mamy. To się tu nie pocofamy, ale to gdzie tutaj niby... aha, tutaj koło tej bramy, tutaj ciężka praca. O kurde, to gdzie my mamy garaż? Że garażu jeszcze nie odkryłem? Gdzie i co ja tu przegapiłem? Centrum serwisowe? No nie ma garażu, a może tutaj... Dajcie znać mi w komentarzu, czy tu nie ma przypadkiem garażu? Rzeka Górska, na G, na... No i właśnie, garaż jest A, przekreślony. Czyli w tym przypadku, bo tu za poraz Millville garaż otwarty. A chyba tutaj, na polach miałem. Tu jest przekreślony, garaż otwarty. Nie odkryto garażu. Aha, to już teraz rozumuję. Teraz już to rozumuję, że... Na Rzeka Górska garażu nie mamy i z portu północnego wszystkimi autami tutaj pojeżdżamy. No to pięknie, no to pięknie się tu stanie. Takie małe me wyzwanie. Okej, więc co by nie było, to po tą modyfikację by się popędziło. Dobra. A więc cofamy, wycofamy, oczywiście drogami, którymi wjechaliśmy, najlepiej też tymi drogami wyjeżdżamy, bo te drogi już tutaj znamy. Oj, 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 okej, no to nie lada będzie działanie. Może od was w komentarzu będzie pisanie, co byście tu zrobili, czy może garaż gdzieś bliżej byście... uchwycili, w sensie chodzi mi, wiecie, jak na mapę spojrzymy, na ogólną, czy może tutaj w Zatoce Puedro gdzieś garaż przy bramie mamy i szybciej tymi samochodami się dostaniemy, albo na Białej Dolinie. No kurde, nie chciałbym tutaj wszystkiego tak aż odkrywać, raczej po kolei osiągnięcia chciałbym zdobywać. Więc jeszcze zobaczymy, jeszcze z dzwonkiem się dogadamy, kiedy i co i jak tu popodjeżdżamy. Najwyżej może byśmy tak zrobiliśmy, żebyśmy sobie jakieś lawety wykorzystaliśmy i wtedy sobie oczywiście lawetami
pod jej lecimy i auta sobie tutaj dostarczymy, ale co by i jak się nie działo, to by się tutaj... ale tutaj błoto. Co i jakby się nie działo, to by się tutaj... Kurde. No bo my... no trzeba to poodkrywać, nie? Co by, trzeba by to poodkrywać, trzeba by to wszystko tutaj sobie przeanalizować, co i kiedy tu planować, bo jakby nie było, no to potem sobie zabudowy też nie zmienimy, tak? Bo no, zabudowy zmienić jak nie mamy, skoro garażu sobie nie wykorzystamy. A AWD zawsze jest włączone. To może na wolnych obrotach. Na wolnych to samo tutaj. Chociaż, czy to samo? No nie wiem, nie wiem. Dobra, spróbujemy się tutaj gdzieś zaczepić. Te śniegi nie dają mi tutaj żyć. Nie chciałbym też tak tutaj majstrować, żeby wszystko... szosa? Jak szosa? Gdzie szosa? A gdzie modyfikacja? No przecież jest tu. Modyfikacja. Ale moment, moment. To czemu to się tak stało, że mi się tą modyfikację poomijało? To sobie tutaj ten punkt odhaczymy. Tutaj sobie zawrócimy. I jeszcze raz z powrotem tam polecimy. Gdzie ta modyfikacja tutaj była, że ona mi się od razu z punktu odhaczyła? No długa droga tutaj nie była. I z powrotem przez te śniegi. Może tutaj gdzieś sobie linkę zaczepimy. Gdzie my tutaj jeździmy? Co my tutaj mamy? Oj, tędy nie. Tędy. Do tego tutaj drzewiszcza. Gdzie ja tu jechałem? Co ja tu poomijałem? Tam gdzieś u góry? Przecież ja już to tu zaznaczałem. O co? O, fajną tam choineczkę sobie zaczepił. O, to duże drzewo chwycić chciałem. Dobra, no to... A, tu jest modyfikacja. O jedy, to jak ja tu wjechać mam? No przecież ja tutaj rady zaraz nie dam. Dobra, tutaj złomek. No to trochę będzie tu jechania, trochę przez śniegi się przebijania, ale jakoś mam nadzieję radę damy. Tędy tutaj pojeżdżamy. O właśnie. Dobra, tu sobie odczepimy, wsteczny zarzucimy. Dobra, jestemy. Już to mamy, już tą modyfikację tu zdobywamy. Mamy, czy nie mamy? No, chwytaj, mamy. Modyfikacjami zarządzamy. Precyzyjne... dwustrojna wersja popularnego, niezawodnego silnika zapewniająca dużą moc przy takim samym zużyciu paliwa. Oczywiście, pokaż listę. Co mi się tu teraz powciskało? Jaką mi się modyfikację odblokowało? No ja oczywiście na materiale przerabiania będą tam zatrzymywania i czytania. Ale... Dobra. Okej, się udało. Się tu jakoś wyjechało. To spójrzmy sobie na mapę, co i gdzie my jeszcze mamy.
weekendy, gdzie co jeszcze poobjeżdżamy. No, raczej tutaj na drogę byśmy wrócili. A może do góry z powrotem byśmy popędzili. Słuchajcie, zrobimy tak. Ja sobie zawinę z powrotem. Tu przetwórnia, fabryka. Z powrotem tą drogę pokonamy i po następną modyfikację się powybieramy. Bo przy okazji, czy na fabryce? Nie, na fabryce żadnej przyczepy nie mamy. Tutaj też nic nie widzę, nie widuję. Tutaj jakąś dużą naczepę. To może sobie tu wrócimy i wtedy sobie tutaj polecimy. O, tak by może by to działało, tak by tutaj dobrze się grało. Co by nie było, jakby się tego nie zrobiło. Jeszcze jakaś ciężka praca. Aha, to ciężką pracę już przyjęliśmy. No i dobra, nie za dużo zadań tutaj do wykonania mamy. Ale spokojnie je poogarniamy. O, labirynt górski. Deski, paliwo. Na szczycie świata. Paliwo, deski, materiały eksploatacyjne. Dostarcz do schroniska dla kierowców. Teraz tak, tutaj materiały, tu paliwo, tutaj deski. Aha, czyli tu na schronisko. Okej. Czyli tu spokojnie z tematem polecimy, tylko uszkodzony most najpierw sobie naprawimy. A gdzie ja uszkodzony most mam? Ja go tu poprzednio nie odblokował. A tu jest, na szczyt i z powrotem, to czasówka. Uszkodzonego mostu, wsparcie konwoju. O, dostarcz do centrum International Paystar. A, tu jest uszkodzony most. Odbudowa mostu, dostarcz do uszkodzonego mostu, płyta betonowa z magazynu. Ale tu na magazyn widzę drogi, też za bardzo nie mamy. Kędy i tu gdzieś. Ale my musimy od drugiej strony, więc autem jakimś lecieć będziemy, to od razu z tamtej mapy to. I serwisowe części zamienne, których tutaj nie mamy. No to pięknie, to będzie planowanie, ale najpierw na szybkości materiału wycinanie i myślę, że jeszcze tej przyczepy dłużej tam oglądanie. Więc sobie jeszcze ten fragment mapy odkryjemy i to spotkanie zaczniemy? Nie, zakończymy. Więc robię szybkie cięcie, dokończam to zajęcie i za chwilę się słyszymy. Dalej sobie polecimy. No i dobra, już to mamy, już na drogę wyjeżdżamy. Właśnie się tu wygrzebałem, dalej jechać sobie chciałem. O, światła. Ale światła tutaj. Dobra. Tutaj świateł na razie nie potrzebuję, bo trochę gorzej przez to widuję. Ale sobie tędy przelecimy. Ten tartak sobie tutaj zobaczymy, bo o właśnie, tutaj drugi wyjazd mamy. Tędy sobie powyjeżdżamy. No i ciemno. Ciemno nam się robi, ale oczywiście ja się tym nie przejmuję. Bo już niedługo właśnie dojeżdżamy. I tak jak wspomniałem, tą przyczepę oglądamy. A ja w tym momencie dziękuję za oglądanie. W tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. My bawimy się ciągle, bawimy się wspaniale. Ale klamot wielki. Ale klamot. Ale to wielkie. To jeszcze na szybkości na mapę skończymy i czas sobie klikniemy. O, jeszcze. Nie, jeszcze. I sobie tu, o. O kurde, ale klamot wielki. Więc do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.